dobry, witam Państwa, Szymon Gilis, po tej stronie Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem jest Dawid Walkowiak z Poznania, z Małopolski, z Wielkopolski, bo to jest dosyć duża różnica. I w dniu dzisiejszym będziemy rozmawiać o Podkoziołku. Witam Ciebie, Dawidzie. Cześć, witaj Szymonie. Tak jak mnie przedstawiłeś, Dawid Zbigniew Walkowiak. No, ja jestem też żercą Wielkopolskiej Gromady Raruk, która w Poznaniu od już ładnych kilku lat tutaj prowadzi obrzędy rodzimowiercze. No i ta nasza mała grupa między innymi w roku obrzędowym swoim ma również takie święto jak Podkoziołek. My tym Podkoziołkiem kończymy nasz rok obrzędowy. Uznajemy bowiem, że rozpoczyna on się z równonocą wiosenną, tak jak słońce zaczyna ogrzewać ziemię, kiedy słońce budzi ziemię, wtedy te dwa ciała, tak powiem, czy też dwie wartości zaczynają powstawać, no to i one tutaj wyznaczają nam ten początek, tak? No i Podkoziołek jest dla nas po prostu tym zakończeniem okresu zimowego, no i takim czasem, którym wywołujemy wiosnę, zaklinamy ją. Wspomniałeś, że jesteś żercą i to może być zaskoczenie dla wielu ludzi, kim albo czym jest żerca. Czy możesz troszeczkę to rozszerzyć? No, żerca przede wszystkim to jest osoba, która jest kapłanem rodzimej wiary. Współczesne grupy rodzimowiercze, które są w Polsce, zazwyczaj posiadają w swojej strukturze, czy też wewnątrz, osobę, która prowadzi obrzędy i jest kapłanem, który tutaj też przewodniczy duchowo takiej gromadzie. No i dlatego tutaj tego żerce wymieniłem jako osobę, która łączy te wierzenia słowiańskie dawniejsze również z tym, co się jej współcześnie w rodzimowiectwie całym w ogóle robi, czy się dzieje. I tutaj to jest po prostu osoba prowadząca obrzędy, będąca przewodnikiem takim duchowym gromady. To na pewno ludzie się już w tej chwili dowiedzieli, a jak będą chcieli coś więcej się dowiedzieć, to zapraszamy do internetów szerokich i długich, gdzie takie informacje też się znajdą, chociaż trzeba je przez sito naprawdę przeciągać, bo czasami głupoty są tam napisane, prawda? No, jak najbardziej. No, jeżeli chodzi, wiesz, o taką historyczną stronę tego terminu żerca, no to jest on wymieniany jak najbardziej w kronikach i odnosi się między innymi kapłanów połabskich. Na Rusi wymieniani są z kolei wołchowie, których termin najprawdopodobniej wołch i żerca byłyby synonimami. No, ale tutaj jest jeszcze pewien mały spór badaczy, nie będziemy może w to wchodzić. Natomiast można powiedzieć tak z grubsza, że jest to historyczna nazwa faktycznie kapłana wierzeń słowiańskich, no i zaadoptowana oczywiście do rodzimowierstwa. I do tego, co się obecnie tutaj, że tak powiem, w rodzimej wierze dzieje. No i on jest po prostu potrzebną osobą, która to ten obrzęd odprawia. Kolejne pytanie. Wróćmy może do tego Podkoziołka, bo sama nazwa wychodzi z Wielkopolski, jednakże samo święto Podkoziołek, czyli takie już zamawianie tej wiosny, to występuje pod innymi nazwami w różnych kulturach, w różnych regionach Polski, ale nie tylko, bo mamy rękawkę na południu, w Małopolsce, mamy zapusty, które są częściej znane, mamy maslenice na wschodzie Polski oraz na Rusi. Na czym to wszystko w ogóle polegało? Czy możesz nam to wytłumaczyć? Jak najbardziej. Myślę, że pierwszym takim rozróżnieniem, które należałoby tu zrobić, to przede wszystkim powiedzieć, co to są zapusty, bo ta nazwa jest bardzo istotna. Zapusty to jest nic innego jak karnawał, po prostu karnawał, który się odbywał od Świętach Trzech Króli aż do tutaj Środy Popielcowej. I to jest po prostu, to jest pewnego rodzaju czas, w którym odbywa się kolędowanie, odbywają się zabawy.
odbywa się to wyjście na zewnątrz grup, odwiedzanie się w domach, często właśnie zabawy w karczmach. No i te zapusty, ten karnawał właśnie, bo to już Glogger tutaj opisał, że to jest nic innego jak staropolska nazwa karnawału, zapusty właśnie. Te zapusty kończyły się ostatkami. Ostatki to z kolei, no, wylicza się, że to są trzy dni końca tych zapustów, tego karnawału. No inaczej te trzy ostatnie dni zwane były jeszcze kusymi dniami, czy też kusakami, diabelskie dni, dziwne dni. No i ostatecznie ostatki właśnie, bo za chwilę była środa popielcowa. No i zresztą przy tej środzie popielcowej następował Wielki Post, no i przygotowanie już do takiej obrzędowości chrześcijańskiej związanej z zmartwychwstaniem, z Wielkanocą oczywiście. No i po prostu mamy pewnego rodzaju okres, w którym zwany zapustami, w którym ostatki są jedną z części tego okresu. No właśnie w tych ostatnich kusych dniach odbywała się między innymi zabawa, która zwana była podkoziołkiem. No a pytałeś, dlaczego i co to w zasadzie jest ten podkoziołek? No to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ona się wcześniej tak nie nazywała, jeżeli chodzi o kolędowanie, tak? Charakterystyczne, bo często jak się mówi o podkoziołku, to wyobrażamy sobie, że jest ta grupa kolędnicza i zabawa, która zamyka całość tego kolędowania. Natomiast rzeczywiście jest tak, że podkoziołek to nic innego jak nazwa samej tej karczemnej zabawy. Ona po już przejściu tej całej grupy kolędniczej, czasami to nawet trzy dni trwało, są takie regiony, gdzie właśnie etnografowie tutaj wymieniają te trzy dni kolędowania i po tych trzech dniach, czasami jednym dniu, czasami trzech, po prostu ta grupa lądowała w karczmie i to była ta ostatnia zabawa. Nazwa podkoziołek wzięła się stąd, że ustawiano specjalny talerzyk, koszyk, miskę czasami pod figurką czy też głową koziołka. Ta głowa była rzeźbiona, figurka również. Czasami to była wypchana jakaś kukła tego kozła, czy nawet przywiązana żywa koza. Też się zdarzały tego typu podkoziołki. Natomiast no, chodziło o to, że gdzieś niedaleko tego, czy pod tą figurką, ustawione było miejsce, talerzyk najczęściej, gdzie wrzucało się pieniążka. I ten pieniążek dosłownie lądował pod tym koziołkiem. Stąd nazwa tej zabawy, bo chodzi już o samą zabawę, podkoziołek. No, a ona z kolei jest znana no, nie tylko w Wielkopolsce, chociaż tutaj najbardziej się, że tak powiem, zachowała do dnia dzisiejszego nawet jej no, jakaś forma to takiej zabawy wiejskiej, bym już teraz powiedział. Ale na Kujawach z kolei jest również dobrze znana. Na Pałukach, czyli takim regionie między Kujawami a Wielkopolską, także jest podkoziołek dobrze znany. No i kiedyś notowany był jeszcze przez Kolberga w XIX wieku w Sieradzkim i w Łęczyckim, czyli no, na terenach dzisiejszego województwa łódzkiego. Obejmował również północną Wielkopolskę oraz no, granicę, można by powiedzieć, tą śląsko-wielkopolską, tam gdzieś w rejonie Milicza, czy na południe od Kościana, no w każdym razie w tamtych też rejonach podkoziołek z nazwy jest notowany. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że każde to kolędowanie, które tutaj w zapustach się odbywało, było złożone z tego, że mamy kilka osób, czy kilkanaście osób, które w tej kolędzie uczestniczą. I tam między innymi wymieniana jest właśnie koza, wilk, jest wymieniany niedźwiedź i jego poganiacz, jest wymieniany konik. No i w zależności od regionu te nazwy późniejsze, które zostały przez etnografów zanotowane, one po prostu, w zależności od tego, czy jaka grupa kolędnicza, którą z postaci bardziej, powiedzmy, eksponowała, tak później nazywano, czy etnografowie zapisywali nazwę samego obrzędu. W jednym przypadku były to bery, miśki, w innych przypadkach koniki, w innych jeszcze przypadkach siwki, bo do tych koników te konie były białe, więc w ludowości biały był związany oczywiście, czy nazywano go również siwym. No a w innych przypadkach zwracano bardziej uwagę na tą kozę. No i dlatego było chodzenie z kozą.
które w końcu po tych perypetiach związanych oczywiście z coraz słabszym oddziaływaniem i pamiętaniem obrzędu coraz mniej grup to oczywiście wykonywało, no okazywało się, że stawała już praktycznie sama zabawa pod koziołek jako zabawa karczemna. No i tak ją zanotowano, tak już pamiętano jako pod koziołek, który się kończył tą właśnie zabawą w karczmie. No ja ze swojej młodości, to tutaj taka tylko anegdota, pamiętam, że kuzyn mój prosił mnie właśnie, w pewnym momencie zadzwonił i mówi, chodź, idziemy na podkoziołek. Ja nie wiedziałem wtedy jeszcze, co to jest jako młody rojber. Faktycznie jemu chodziło o to, żebyśmy po prostu normalnie poszli gdzieś tam do pubu na piwo, czy tam napić się wódki. I jakby widać to już jakby totalnie zdegradowano formę, właśnie to nawet nie był obrzęd, chociaż można by to i tak nazwać, jakieś tutaj po prostu uświęcenie tego dnia, może nie, ale taka przynajmniej napicie się piwa, chociaż to taka pamięć, czy wódki. No i on to też nazwał pod koziołkiem. Natomiast no już tylko z nazwy i z tego, że jesteśmy w jakimś barze czy pubie i pijemy, to tylko to było to związane, no, nic więcej. No ale widzimy też, jak się zaczynamy zagłębiać w literaturę, że faktycznie te formy podkoziołka dawniej były znacznie bogatsze, znacznie bardziej wyszukane również. No kolęda przecież była w tym podkoziołku bardzo istotna. No i okazuje się, że w samym tym podkoziołku widać, że to jest forma obrzędu, która do obecnego czasu w jakimś stopniu zdegradowała się, jeżeli patrzymy na obecnego podkoziołka w Wielkopolsce, to ma to charakter typowo ludycznej zabawy, takiego chodzenia po prostu z elementami kolędniczymi, gdzie kończy się to zabawą w karczmie z potańcówką. To jeszcze w tym wiejskim wydaniu jest to powiedzmy dość pełne, chociaż mimo wszystko brakuje tam wielu elementów, które wymieniał chociażby Kolberg w XIX wieku. Z tego co wiem, to jako Gromada Rodzimowiecza wy w dalszym ciągu praktykujecie tego podkoziołka i promujecie go na ulicach miasta dużego, bo w Poznaniu. I widziałem te zdjęcia, to są piękne zdjęcia. Nie miałem niestety możliwości nigdy z wami tam przebywać, żeby posłuchać, jak śpiewacie. Ale przypomnijmy ludziom, że to są korowody kolędnicze, czyli wy kolędujecie i chodzicie od pubu do pubu tutaj, akurat nie od domu do domu, bo to by było chyba już zakazane i policja mogłaby się tym zainteresować. Jednakże w tych korowodach kolędniczych występują zwierzęta, które mają i znaczenie, i magię ze sobą niosą. Jednym z nich jest na przykład niedźwiedź. Powiedz mi, dlaczego niedźwiedź? Też może zanim byśmy tutaj do tego opisu niedźwiedzia przeszli, to warto wspomnieć, bo nawiązałeś, że tutaj kolędujemy po dużym mieście i faktycznie taka informacja przez panią Dydowicz była zanotowana, że ten podkoziołek w Poznaniu znika w 1820 roku. No to no, 200 lat temu zniknął z miasta. Natomiast Stęszewo, jest to wioska pod Poznaniem, obecnie praktycznie przedmieścia Poznania. Tam podkoziołek był aż do 1960 roku. No, czyli widać, że pomimo zniknięcia tutaj tej tradycji z wielkiego miasta, ona nadal na przedmieściach jest kultywowana i to bardzo, bardzo żywo. Trzeba powiedzieć jeszcze, dopowiedzieć może do tych zapustów, bo to jest bardzo charakterystyczne, że wszystkie stany, wszystkie, chłopstwo, mieszczaństwo i szlachta, wszystkie uczestniczyły w zapustach i w tego typu zabawach. To nie było w ten sposób, że, jak to możemy dzisiaj przynajmniej kojarzyć, że jest to tylko i wyłącznie zabawa wiejska. Kiedyś dotyczyła wszystkich stanów, a nawet jeżeli była, powiedzmy, ten obrzęd podkoziołkowy czy kolędowanie było na wsi, to zdarzało się, że odwiedzano po prostu również dwory szlacheckie. A jeżeli nie odwiedzono w ogóle kogoś, no to była taka, poczytywano to jako coś niedobrego, niewłaściwego, tak? Albo że no, wróżyło to nieszczęście w każdym razie. Dlatego szlachta, później ziemiaństwo uczestniczyło również w tego typu obrzędach i zabawach, pomimo że były generalnie wykonywane na wsiach przynajmniej przez oczywiście młodzież wiejską.
to i tak ta młodzież wiejska chodząc i za chwilę to opowiem, zbierając, że tak powiem, panny z okolicznych domów, również zabierała ze sobą panny z dworów. I one również na taką zabawę podkoziołkową do karczmy wiejskiej chodziły. Pytałeś mnie o tego niedźwiedzia. Jest to postać bardzo charakterystyczna dla w zasadzie kolędowania zimowego w ogóle, ponieważ ona nie tylko pojawia się w okresie zapustów, ale również w tym kolędowaniu takim około szczodrogodowym, w tych tajemniczych 12 dniach, które się od szczodrych godów do trzech króli zwykło tak zwać. Niedźwiedź jest postacią, która w tych dawnych przynajmniej zapisach jest ubrana w słomę lub grochowiny. No, grochowiny to jest nic innego jak po prostu te pozostałości, jak już ten groszek tam wyleci ze strączków, no to wszystkie te pędy były zbierane, one były suszone i z tego robiono po prostu ubranie, czy też może taką jakby nakładkę na człowieka i on był ubrany właśnie w te grochowiny, tudzież w słomę. Słomę na różne sposoby skręcano, wiązano i tak dalej, to nie jest teraz istotne, natomiast ten niedźwiedź, on nie był do końca, jak się tak bliżej przyjrzymy jemu, to on nie był postacią, która na pierwszy rzut oka mogłaby niedźwiedzia przypominać. Ten niedźwiedź, on był z nazwy niedźwiedziem, na Śląsku znany jako Bär. To się wzięło akurat chyba z nazewnictwa niemieckiego, zresztą Bery to jest też nazwa na zachodzie występująca. Zresztą ten obrzęd jest bardzo podobny prawie w całej Europie, można tak powiedzieć. Natomiast co ciekawe, ten niedźwiedź jest właśnie niedźwiedziem słomianym czy też grochowinowym, ubranym po prostu w taki słomiany strój. Jego funkcja jest taką funkcją bardzo płodnościową. Jest przy nim poganiacz, to jest osoba, która go trzyma jakby na uwięzi. Ona też jest bardzo istotna w tym obrzędzie. Zazwyczaj niedźwiedź z tym poganiaczem, oni nie wchodzili do chat. Kolędnicy, którzy przychodzili z tym niedźwiedziem stojąc na zewnątrz, no ten niedźwiedź i poganiacz, reszta po prostu tańcowała, figlowała, zbierała te datki. Często się wchodziła do domu, natomiast niedźwiedź i poganiacz zostawali na zewnątrz. Jest to postać niezwykle ciekawa, ponieważ ona na samym końcu obrzędowania, tuż przed wejściem do karczmy, czasami już po zakończeniu kolędowania, była symbolicznie zabijana. I to odbywało się w zależności od regionów na bardzo różne sposoby. Jednak najczęściej było to albo zastrzelenie takiego niedźwiedzia, tam jeżeli w tej grupie kolędniczej znajdował się na przykład jakiś żołnierz, policjant lub leśniczy najczęściej strzelał, albo niedźwiedzia podpalano, to znaczy ściągano najpierw tą oczywiście grochowinowo-słomiane ubranie i następnie podpalano. Zdarzył się jednak taki przypadek, a w zasadzie taka adnotacja do Pomorskiego w Brodnicy, mianowicie podpalano taki strój bezpośrednio na jeszcze, jak był on ubrany na człowieku, który tą postać niedźwiedzia reprezentował. No i jak to podanie mówi, musiał się on bardzo szybko po prostu rozebrać z tego, tak? No, potrafimy sobie wyobrazić, jak słoma szybko płonie, więc rzeczywiście tutaj ruchy tego młodego chłopaka musiały być sprawne i szybkie. No, ale o co chodziło? O uśmiercenie tego niedźwiedzia. I pokazanie, że on jest jakby do zabicia, do wykończenia. Jednocześnie ta postać jest postacią, z której te właśnie wystające słomiane źdźbła czy słomki, no po prostu ludziom bardzo zależało, żeby ten wyrwać chociaż troszeczkę z tego ubrania po to, żeby na przykład dać ją zwierzętom w oborze, po to, żeby one
lepiej się chowały, były płodne. Czasami wrzucano to oczywiście do ogródka, czasami rozrzucano na polu. Generalnie było to taki swoisty afrodyzjak płodnościowy, można by tak mniej więcej nazwać. I chodziło w tym o to, żeby w ogóle mieć to przy sobie, mieć to wyrwane dla siebie, żeby ten z tego niedźwiedzia po prostu oskubać, tak kolokwialnie mówiąc. Mimo wszystko niedźwiedź ginie, ale za chwilę pojawia się mała postać, często młodszego chłopca, jakiegoś malucha, albo też kukiełkę robiono i pokazywano, że tutaj mamy tego nowego, małego niedźwiadka, który on urośnie. No i cały cykl tym samym był zamknięty, czyli stary niedźwiedź jest zabijany, ale już się pojawia za chwilę młody. Było bardzo ciekawe w takiej miejscowości Samborowice i tam z kolei podrzynano niedźwiedziowi słomianemu gardło. Oczywiście robiono to, tak powiedziałbym, to było takie troszeczkę na nipy, ponieważ wylewano do podstawianej pod szyję miski, tam wylewano do tego wino. No i jak już tam kilka butelek tego wina nalano, to po prostu przez całą tą zabawę wszyscy tutaj kolędnicy plus te osoby, które bawiły się w karczmie, piły właśnie to wino niczym tą krew niedźwiedzia, a całe zdjęte później już ubranie z takiego zabitego w cudzysłowie niedźwiedzia wynoszono na takiej specjalnej wanience jak dla rzeźniczej i wynoszono poza karczmę i tam palono. Czyli widać tutaj, że ten niedźwiedź uśmiercony, ta krew daje pewien urodzaj, pewną płodność, jednocześnie musi być zniszczony i tu najczęściej, jeżeli chodzi o tą słomę, to ona jest palona. No i tak to wygląda z tym niedźwiedziem. No później etnografowie notują już, że ten słomiany niedźwiedź coraz rzadziej występuje i bardzo często zamienia się jego strój, który notabene nie był zbyt wygodny, ale zamienia się go na baranicę, oczywiście tym futrem, włosiem wywróconą na drugą stronę, tak, ale mimo wszystko ludzie, którzy dawniej wyrywali słomki, jak zobaczyli takiego niedźwiedzia, to po prostu wyrywali mu włosy, tak, z tego futra. I również te włosy, to futro uznawano za dające płodność, dające urodzaj. I bardzo chciano posiadać tę kępkę chociaż włosów z takiego niedźwiedzia. Te amulety widać, naprawdę ani słoma, ani grochowiny, tutaj trochę włosa. No a Kościół katolicki patrzył się na to na pewno ciekawym okiem i machał paluszkiem. No ale jednak tradycja stara jak świat, więc kultywowali ją, a przy okazji dobrze się przy tym bawili. W takim właśnie korowodzie, o którym rozmawiamy, czyli tym korowodzie kolędniczym, tak jak już wspominałem, było bardzo dużo postaci. Już mówiliśmy przed chwilą postać niedźwiedzia, a ja bym chciał przejść do takiej postaci wręcz mitycznej. Nawet w dniu dzisiejszym, XXI wiek, ludzie uważają tą postać za mityczną. Bocian. Bocian występuje także w korowodach kolędniczych na Boże Narodzenie, czy na Szczodre Gody u Słowian. I czym on jest tam symbolem? Bocian jest bardzo ciekawą w ogóle tutaj postacią. On przede wszystkim symbolizuje, jak przynajmniej się wydaje, wiosnę. Jest takim zwiastunem wiosny. Częściej widać tą postać jednak w tym kolędowaniu na ostatki właśnie, czy w końcówce zapustów, w końcówce karnawału. Jednak tutaj też masz rację, pojawia się on w tych około szczodrogodowych kolędowaniach. I ta postać to nikt inny jak przebrany po prostu człowiek w prześcieradle, który ma taką głowę z klekoczącym bocianem. Bardzo charakterystyczny jest dziób bociana, na którego trzeba zwrócić uwagę, ponieważ, czego nie wymieniłem akurat przy niedźwiedziu, ale tutaj dopowiem,
Ten dziób oczywiście odzwierciedla męski narząd płciowy. Zresztą przy niedźwiedziu warto tutaj powiedzieć, że często właśnie chłopcy ubrani w te grochowiny, w tę słomę, oni mieli bardzo duże falusy drewniane, czy z marchwi wykonane, czy wykonane z jakiejś pietruchy, no, w każdym razie odzwierciedlające właśnie męskie genitalia. Do tego były dowieszone najczęściej dwie cebule, duże dwa buraki, także to było bardzo, bardzo czytelne. I tu w przypadku bociana, który, jak wiemy, przez ten komin wrzuca dziecko do chaty, przynajmniej tak było w wyobrażeniach, w bajkach, zwłaszcza tych bajkach dziecięcych, opowiadane, tak to włożenie właśnie jego dzioba w ten komin powoduje, jest jakby takim odzwierciedleniem może stosunku płciowego. No i w tych kolędniczych, wszelakich zabawach, korowodach, dokładnie to widać. Wszystkie inne postacie, które się tutaj znajdują, a które pokazują w zasadzie tą płodność, jak właśnie niedźwiedź, jak, no jeszcze nie wymieniona tutaj wcześniej, koza, za chwilę do tego pewnie też dojdziemy, to te postacie wszystkie mają wydatnie pokazane może genitalia, tak? Czy to w postaci warzyw, czy to za chwilę jak przejdziemy rzeczywiście, przejdziemy do podkoziołka samego, do samej postaci też kozy, czy osoby, która odgrywa, zdarzało się, że ta postać była niekompletnie ubrana, tak najogólniej mówiąc. Mówiłeś tutaj o tej płodności, ja tutaj słuchaczom na pewno też powiem, że na przednówku, czyli gdzieś mniej więcej w okolicach właśnie lutego, przed marcem na pewno, no już było widać dosyć zaawansowane ciąże u wielu kobiet i do dnia dzisiejszego można zauważyć, że największą ilość porodów w Polsce i nie tylko i wyłącznie, bo w Europie notuje się w marcu i kwietniu. Jeżeli prześledzimy rok, jak wygląda, no to jest czerwiec i lipiec, kiedy to dziecko zostało zrobione, czyli najpiękniejsze miesiące całego roku. Koza w sumie też jest takim troszeczkę jurnym zwierzęciem, szczególnie takie jurne capy, jak to się mówi. I myślę, że chyba też ona ma coś wspólnego z tą płodnością. Potwierdzisz może? Tak, jak najbardziej. W zasadzie ta postać kozła, koziołka, kozy, ona u nas w Wielkopolsce, od niej się tak naprawdę ta nazwa obrzędowa podkoziołek wywodzi, tak? Bo o ile w samej karczmie stawiano zazwyczaj albo tą głowę koziołka wyrzeźbioną, czy to przypominającą taką natycę jak głowa turonia, on też również kłapał, ten nasz koziołek, a czasami zdarzało się, że to była postać po prostu rzeźbionego koziołka, tak? Czy też wypchanego koziołka. No, co ciekawe, jak tam zbierano te różne właśnie panny, chodząc od domu do domu, to również one musiały obcałować tego koziołka, czy też, mam taką jedną adnotację etnograficzną, w której należało go pocałować pod ogonem, pod chwostem, tak? Także rzeczywiście ta postać kozy, kozła jest bardzo, bardzo jurna. Odnotowano też w etnografii taką postać kozła, ale tu już z kolei była to osoba, która niosła jakby wyrzeźbioną głowę starego dziada, ale z taką ogromną, długą brodą. I to się okazywało, że ta broda najpewniej przypominająca jak capy, tak? Czy samiec kozła to cap, no i on też ma właśnie taką długą brodę. No i tutaj ta postać kozła też była... posiadała te wydatne genitalia, gdzieś tam na tym futrze umieszczone z marchwi,
cebuli. Natomiast no, co warto tutaj podkreślić, zdarzało się, że była to postać również młodego chłopca, gołego, na który był tylko narzucony po prostu futro, czy to kozie, czy to owcze. I on gdzieś tam spod tego futra jeszcze z tą głową koziołka na takim krótkim kijku hasał, ale był nagi. No i jak tak hasał, to zapewne były te genitalia widoczne, no ale przy tych jego figlach, przy tych jego harcach, bo oczywiście on budł rogami, tak, w kobiety, zwłaszcza w pupy, w takie wydatne miejsca, co oczywiście symbolizowało tutaj tą płodność, również stosunek, tym rogiem uderzając w ciało, symbolizowało to stosunek, no i faktycznie ten podkoziołek łącznie z innymi postaciami, można by je chyba zestawić nawet, dopełniał jakby tą funkcję płodnościową w całym korowodzie koronniczym, a w Wielkopolsce był tą postacią, wydaje się, no, jedną z najistotniejszych. No, tego podkoziołka też czasami, czy kozę, wykonywano no nie tylko z drewna, jeżeli powiedzmy zamiennie traktowano wykonanie tu albo w drewnie, albo w ziemniaku można to było zrobić, wyskrobać po prostu, albo w buraku cukrowym później już. Także materiał, w którym to było rzeźbione, był jak widać różny. No ale jeżeli była to postać, nie figurka, tylko postać, no to on najczęściej te elementy płodnościowe tego męskiego falusa miał wydatnie ukazanego. Większość takiego kolędowania, jak dobrze mi się wydaje, to młodzi chłopcy, którzy chodzą od domu do domu, żeby sobie zobaczyć, jak panienki się chowają, żeby później może sobie wybrać na noc kupały takową. No ale co, oni tam śpiewali, oni tam harcowali, czasami też coś popsuli w międzyczasie. I większość ludzi najprawdopodobniej może się domyśleć, jak wygląda takie kolędowanie w Boże Narodzenie czy w Szczodre Gody, bo pieśni są znane, melodie są znane. Ale jak to wyglądało jednak na Podkoziołku? O czym śpiewali ci młodzi chłopcy na przednówku? No to wszystko zależało, bo jeżeli gospodarz przyjął, to zazwyczaj życzyło mu się jak najlepiej, a jeżeli hojnie obdarzył tutaj takich kolędników, załóżmy słoniną, boczkiem, alkoholem, czy jajami, czy pieniądze, no to można powiedzieć, że no śpiewano mu jak najlepiej, życzono mu wszystkiego dobrego, żeby mu absolutnie niczego nie zabrakło, nie zabrakło temu domowi, żeby ten cały przychówek, który ma w obórce, wzrastał, żeby mu nic tam nie chorowało, żeby mu się rodzina dobrze trzymała, żeby na polu miał jak najwięcej. No, tego wszystkiego życzono, życzyli kolędnicy. Natomiast, no, o zgrozo, jeżeli tutaj gospodarz nie przyjął, a co jeszcze gorsza, pogonił, no to tacy kolędnicy potrafili być naprawdę nieznośni w niektórych rejonach. No i zdarzało się, że przy takich mniejszych przewinach to tam kogoś murzyli. Murzenie polegało na tym, że no, kolędnicy, oprócz tego, że mieli tutaj te wymienione wcześniej postacie, jak koza, niedźwiedź, czy chociażby baba, dziad i tak dalej, to były tam też postacie takich diabłów. No, murzono. One, te diabły były wszystkie, miały czarne twarze. Brano jakieś mazidło, do którego wsypywano po prostu sadzę. Mieszano to dobrze. Następnie takie diabły wymalowywały sobie całą twarz tym mazidłem czarnym. No i oczywiście mając te czarne ręce i chodząc po chatach, mazały wszystko. Bramy,
chałupy, okna. Jak ktoś był, oczywiście to miało funkcję płodnościową, ale jeżeli taki gospodarz nie chciał wpuścić albo co gorsza pogonił, to potrafili mu naprawdę tutaj wymazać wszystko. No do tego często zdarzało się wystawianie furtek, czy nawet bramy, czy na przykład wyciągnięcie wozu. No zdarzało się, że oczywiście przyśpiewki różne, bardzo niewybredne, tacy kolędnicy potrafili śpiewać. No i faktycznie to się zdarza i zdarzało. A co do jedzenia na Podkoziołka, to wspominałeś tutaj, że tym kolędnikom za dobrą wróżbę, za to, że się wróżyło właśnie dostatek, płodność i zdrowie, no dawano najprawdopodobniej jakieś proste potrawy, takie jak wymieniłeś, słoninę, boczek, jakąś wódkę, wino, może piwo, jajka. No nie mogły być to jakieś skomplikowane potrawy, ponieważ oni szli do następnego domu i tam też dostawali, możliwe, że dostaną, podobne potrawy, które się po prostu zbierało, a później konsumowało. Jednakże to interesuje mnie to, czy na Przednówku były jakieś takie specjalne potrawy na Podkoziołka, które się gotowało w domu. Coś jak na przykład, nie wiem, makowiec na Wielkanoc albo coś innego. Tutaj takiej tradycji ja przynajmniej nie odszukałem. Natomiast no, bardzo ciekawe jest chociażby to ta słonina, która się pojawia, bo ona wydaje się nie jest w wyjątkowo ciekawy sposób zbierana. To znaczy jeden z tych z kolędników ma coś w rodzaju szabli, albo prędzej można powiedzieć szpady, czy też jak jeden z etnografów zanotował pod Kościanem zresztą, niedaleko tu w Wielkopolsce, na granicy Wielkopolsko, powiedzmy do Śląska jest niedaleko, że to jest rożen. No i po prostu chodząc, taka osoba natykała od góry tą słoninę, ten boczek na ten właśnie rożen, szablę czy wręcz szpadę. No i tak potrafili naprawdę dość dużo mięsiwa zebrać. Poza tym, że jeszcze oczywiście były tam osoby, które miały kosze, jak dziad z babą, miały kosze ze sobą, więc one były w stanie tych jajek wszystkiego nazbierać. No i oczywiście alkohol, który... No nie ma co tu ukrywać, on prawdopodobnie do karczmy jednak został wypity, zanim oni doszli. Natomiast też zbierano pieniądze, bo oczywiście w karczmie było to potrzebne, żeby opłacić ten alkohol wykupywany. Tak? No i to były te rzeczy, które faktycznie kolędnicy tutaj zbierali. No oprócz tego, że zbierali te datki, te potrawy, czy też alkohol, pieniądze, bardzo często zabierali ze sobą dziewczyny, którym tam też kolędowano, bo śpiewano również tym dziewczynom. No i później te panny musiały się wykupić, więc one jakby dołączając do takiej grupy kolędniczej, na samym końcu no musiały to z tego kolędowania się wykupić, tańcząc zresztą z chłopcem. No płaciły właśnie, bo rzucały ten pieniążek pod tego koziołka na ten talerzyk, no i chłopcy tam z nimi tańcowali. No i po takich tańcach mogły, zanim tam wybiła ta godzina 24, bo wiadomo, że kolejnego dnia już była siodła popielcowa i tańcować nie wolno, więc do samego końca, jak tylko się dało, tańcowały, no i były wykupione, szły do domu. No ta, która się nie wykupiła z kolei, no to albo dała za mało, no to była wyzywana bardzo często z kąpiradła wręcz. No ale to wszystko, każdy z tych elementów miał właśnie wywoływać tą płodność. Zwróćmy też uwagę, że i to o tym pisze profesor Andrzej Bręcz, że zdarzało się przecież tak, że po tym Podkoziołku, i to zwłaszcza jak on pytał osób starszych, to one wspominały ze swojego dzieciństwa, że po Podkoziołku bardzo często w dość krótkim czasie zawierano małżeństwa, a ze względu na to, że no w czasie zabawy, czy tam gdzieś na boku, czy no, różnego rodzaju figle się odbywały, no i tu po prostu łączono się w pary. No, łączono się w pary na takim Podkoziołku i bardzo
fajnie, bo w fajny sposób, ponieważ to panny zasadniczo wybierały, z jakimi jakby tancerzami mogą tańczyć, czyli to jakby widać też ten świat na opak, gdzie to nie rodzice wybierają, tylko jest ten moment, że mogą się młodzi w taki sposób wolny gdzieś tam odnaleźć, poszukać i na prawie właśnie tego świata na opak brano później oczywiście śluby, tak? No i metryki się zwyczajnie kościelne nie zgadzały, to znaczy chrzciny były zarówno po ślubie, więc no to było widać, że para brała ślub już będąc w ciąży. I to notuje profesor Bręcz. Miała mi się taka historia jednego z moich kolegów, który powiedział przy jednej z imprez przy stole do swoich rodziców, mówi: mamo, powiedz mi, jak to się stało, że wybraliście ślub w lutym, a ja się urodziłem w kwietniu? Ojciec powiedział na to, że był wcześniakiem, więc to było naprawdę ciekawe. Ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że to są podobne rzeczy jak właśnie na Noc Kupały, że jeżeli na przykład para ludzi się wtedy odnajdzie, to w dawnych czasach, no, jeżeli bogowie pobłogosławili, to i rodzice nie mogli się temu przeciwstawić, więc tutaj bardzo dużo podobnych rzeczy do Nocy Kupały. No i mam nadzieję, że kiedyś zrobimy sobie też wywiad właśnie o tym wspaniałym słowiańskim święcie, które u was jest naprawdę przepiękne, bo co roku obserwuję zdjęcia i naprawdę jest co oglądać. Jednakże chciałem wrócić do tego podkoziołka i do takiej tezy, z którą się spotkałem gdzieś w internecie, że te wszystkie święta przedwiosenne miały właśnie za zadanie, żeby zjeść z magazynku swojego tą całą żywność, która ma możliwość się zepsuć szybciej. Czy to może być prawdą? Szczerze mówiąc, tutaj na dwoje babka wróżyła. Zwróćmy uwagę na taką jedną bardzo istotną rzecz. Nam obecnie ten klimat się ociepla i wracamy może troszeczkę do tego klimatu, który był we wczesnym średniowieczu, ale mieliśmy też taki okres, w którym faktycznie była taka mała epoka lodowa, który przypada na późny średniowiecze, ten 15, 16, 17 wiek, można tak w skrócie powiedzieć. I rzeczywiście było dużo, dużo zimniej. Pamiętajmy też, że podkoziołek wypadał, końcówka lutego, początek marca to taki okres, w którym ten podkoziołek wypada. No i zapasy jeszcze są na dłuższy okres potrzebne, bo tutaj marzec zazwyczaj był to miesiąc jeszcze, którym ta ziemia była dość taka zmarznięta i nieraz potrafił spaść śnieg, więc na ten okres, to był okres zimny, więc to jedzenie raczej się nie miało prawa aż tak szybko psuć. Natomiast faktycznie wyczekiwano tych nowalijek. A propos tego pragmatyzmu przednówka, to warto też zwrócić uwagę, że jakby genezą samego świętowania chyba nie jest kwestia związana z zapasami, dlatego że tak jak wcześniej mówiłem, zapusty w ostatki świętują wszystkie stany, czyli szlachta, mieszczaństwo, chłopstwo. I tutaj bez wyjątku, i tutaj ciężko przypuszczać, że chodziłoby tylko o pozbycie się zapasów ze spiżarni. Jednak tu też postacie obrzędowe, które się pojawiają, wszystko to wskazuje na kwestie związane najprawdopodobniej z dawnymi właśnie wierzeniami słowiańskimi. Tak przynajmniej my dzisiaj współcześnie rodzimowiercy to odbieramy. No i tak zasadniczo, patrząc tutaj na całą Europę, gdzieś to wszystko nawiązuje do wierzeń jednak. Czy jednocześnie łączyć to z takim pragmatyzmem tego, że nasza spiżarnia już na nowe musi być pusta? Powiedziałbym, że chyba raczej nie do końca, bo faktycznie marzec to jest okres, w którym jeszcze
przydałoby się mieć tą spiżarnię nie do końca opróżnioną. Lepiej, żeby jednak nie szukać tej kory brzozowej, czy nie mielić sobie z mąki, z chociażby z żołędzi, czy innych rzeczy, tylko korzystać z zapasu, które się zebrało i się posiada po prostu. No, fakt może być jeszcze też taki, że faktycznie tutaj mamy to kolędowanie ze zbieraniem tej słoniny, także i kolędnicy, którzy to zbierali, jajka, słoninę, pieczywo również, bo zbierali także chleb. Wydaje się, że przy samej tej zabawie można się było najeść do syta zupełnie, więc no nawet jeżeli trochę w domu brakowało właśnie w tej spiżarni, to tutaj taka zbiórka po całej wsi no pomagała przynajmniej tym osobom się wyżywić. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jeżeli zimy były ciężkie, a były takie lata, no chociażby lata 50. XIX wieku, które w Irlandii chociażby skończyły się wielkim głodem, no tam koło tych lat 50., gdzie spora część Irlandczyków wyemigrowała wówczas przecież do Stanów Zjednoczonych, to i w takich gorszych latach to ci kolędnicy również no, mniej zebrali przecież, chodząc po takiej kolędzie, bo po prostu ludzie mieli mało, no i nie mieli się czym podzielić do końca. Także myślę, że ten pragmatyzm, raczej bym do tej tezy sceptycznie podchodził, a jeśli już, to jest to zupełnie jakaś dalszorzędna wartość tego wszystkiego. Wspominałeś tutaj, że większość z tych obrzędów, raczej tych czynności obrzędowych, które są czynione w orszaku kolędniczym, to są obrzędowości tyczące się płodności właśnie. Jednakże wiemy o tym, że na tym przednówku też duża część obrzędów była obrzędami zawezwania wiosny, żeby szybciej przyszła, żeby pączki szybciej pękały na drzewach, żeby wszystko zaczęło rosnąć. No bo ludzie są już stęsknieni i patrząc się tylko i wyłącznie w szarość wszystkiego, co go otacza, chcieli tej zieleni. W jaki sposób zaklinali wiosnę kolędnicy? No przede wszystkim tu jest, one są sprowadzone do samego przejścia tej grupy kolędniczej, tak? Jak mamy, czy chociażby wcześniej wspominanego tego spalenia tego niedźwiedzia, czy też, to tak jak wspominałem, to wyrywanie z tych włosów z niego, z tej słomy z niego, i to musiało się znaleźć na polu, w ogrodzie, czy też nawet w domu, tak, żeby te elementy wszystkiemu dawały tą płodność. To nie tylko ludziom, nie tylko zwierzętom, ale również w ogóle całemu światu tak naprawdę. To jest taki obraz działania mikro na skalę makro. I tak to sobie wyobrażano, bo obejście całej wsi, no nieraz właśnie, jak podają zresztą etnografowie, zajmowało tym kolędnikom 3 dni. No cóż robić przez 3 dni, no jeżeli wieś jest mała, więc oni musieli naprawdę spory ten obszar dookoła również przewędrować i przehulać. I tutaj samo to chodzenie, te korowody, które oni odprawiali, powodowało to poruszenie, to, że przyszedł bocian, to, że przychodzi koza i figla, i to, że niedźwiedź idzie z widocznymi tutaj elementami męskimi, tak? Samo to przechodzenie już, oczywiście przy tym pieśni, powodowało, że wzmacnia się te siły płodnościowe, daje im się coraz więcej. No i tego typu rzeczy po prostu wykonywano. To było to zamawianie, zaklinanie, wzywanie wiosny. Omawianie, zaklinanie, powiadasz. Powiedz mi, czyli to były zaklęcia i czary. Oni się parali czarami. Ale powiedz mi, jakimi? Co oni tam mówili? Czy wiadomo w ogóle o tym? Wiesz co, tutaj przede wszystkim, no, chociażby nie można powiedzieć, że w całości mamy
notowane zaklęcia dotyczące może podkoziołka samego, natomiast w zapustach się pojawiają rzeczywiście, bo gdzieś tam jest to już szczodrogodowe chodzenie i na przykład jeżeli mamy tą słomę chociażby, to owijano jabłonki, wiązano drzewka ze sobą. Tego typu rzeczy zdarzały się w całym tym okresie, powiedzmy, zimowym. Natomiast do samego podkoziołka, stricte do tego jednego obrzędu, to zaklinanie wiosny jest przede wszystkim widoczne w pieśniach, które tam się śpiewa po prostu. I te pieśni, w tych pieśniach jest to przyzywanie tej wiosny, tej zieleni, tego wzrostu, tej bujności, która ma się pojawić. To pieśń nie jest tylko i wyłącznie takim, powiedzmy, śpiewaniem sobie właśnie, pod nosem czy dla innych, ale jest również swego rodzaju zaklęciem, które ma się spełniać w świecie. Że słowa w tej pieśni też mają swoje jakby odwołanie magiczne, no a jednocześnie są śpiewane. Na sam koniec takie jedno pytanie do ciebie. W jaki sposób nie urazić tych kolędników? To jest taka przestroga na przyszłość, jak ktoś przyjdzie do was wszystkich tutaj słuchających, oprócz tego, żeby nie wyganiać, to po pierwsze. Po drugie, na pewno poczęstować jakimś podarunkiem, ale czy w jakiś jeszcze inny sposób można ich urazić i w jaki sposób się przestrzec tego? No przede wszystkim nie obrażać się na, czy nie obrażać się, czy nie odtrącać tych figli, które sami kolędnicy robią. Oni oczywiście gdzieś tam, no może coś zdarzy się, że przewrócą, może się komuś nie spodobać, że ktoś tam macha tą marchwią czy czymś innym, może się nie spodobać komuś, że na przykład rózgą dostanie, może się nie spodobać, że zdarzało się też i zdarza dalej przecież, że wypisują na przykład mandaty. Tacy kolędnicy. Oczywiście to są mandaty na jakichś zwykłych kartkach, takich notesach, bo tam i w tych współczesnych kolędnikach pojawia się przecież postać żandarma czy policjanta i on te mandaty wypisuje i później żąda, żeby do puszki wrzucić. No wiadomo, że to nie są jakieś zawrotne kwoty, zazwyczaj monety się wrzuca, no natomiast jakby poddać się po prostu tym wszystkim rytuałom podnościowym, temu, co robią kolędnicy, tak? I jeżeli następuje takie wejście w tą zabawę, i to jest i zabawa, i obrzęd jednocześnie, jeżeli ktoś przystępuje z taką chęcią, to ta naturalna magia, którą oni ze sobą po prostu niosą w pieśni, w tym, co robią, przechodzi na tą osobę. Natomiast no, jeżeli będzie to takie nastawienie właśnie raczej niechętne, czy wyganiające wręcz, grozić będzie ktoś kolędnikom, to oni też będą tym samym odpowiadać, bo no, to po prostu jest takie dość naturalne i wtedy jest szereg pieśni, szereg powiedzeń i zaklęć, które zaczynają być rzucane przez kolędników na dane gospodarstwo, miejsce, dane osoby nawet. I to nie wróży niczego dobrego, na pewno nie wróży tutaj urodzaju takiej osoby. A na zakończenie zapraszamy wszystkich do obejrzenia nagrania spod koziołka organizowanego przez Gromadę Raruk. Ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem był Dawid Zbigniew Walkowiak. Dziękuję serdecznie.
przekazujcie sobie tej wody dalej, jeden po drugim, tylko ja będę polewał ręce. Świętemu ogniowi! Sława! 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 Składam ci w ofierze miód, złocisty jak twe ciało. Po trzykroć! Starożycowi! Sława! 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 Ciebie mnie? Sława! 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 Cała wioska się zbierała, łapała się za ręce i śpiewała pieśń Sioła Jelinia. Na połowiczkę, na poły, na poły, na połowiczkę. Niech Pan nasz Bóg daje. Dzisiaj ten dzień w kalendarzu pod koziołek czas uczyni.